Jakie aplikacje użyć, żeby przygotować materiał wideo, który można puścić w świat bez montażu albo zrobić transmisję na żywo? Ja używam OBS Studio. To jest to narzędzie, na którym przygotowuję dzisiejszą jedną minutówkę. On jest bardzo skalowalny, czyli z jednej strony można podłączyć to, co po prostu mamy, czyli jak tutaj w tej chwili kamerka na laptopie, czy webcamy. Czy nawet używając do nagrywania dźwięku, tak jak w tej chwili mikrofonu bluetoothowego, można też do tego podłączyć coś bardziej zaawansowanego, na przykład jakiś porządny mikrofon. Można pracować na jednym ekranie, na ekranie laptopa, albo tutaj ja w tej chwili mam rozszerzony ekran, żeby bardziej wizualnie pracować. Poza tym, że widzimy się tutaj w kamerze, czy możemy z różnych kamer nagrywać, wartością tego jest też to, że można pokazywać inne ekrany, na przykład stronę internetową, czy jakąś prezentację, w tej chwili na przykład pokażę Wam stronę internetową yy, obsproject.com czyli tą stronę, z której możecie pobrać tą aplikację na różne systemy operacyjne. No i potem znowu w tej nawigacji mogę wybrać kolejny ekran, na który się przełączymy, czyli ten ekran główny. Mam nadzieję, że ta krótka, indywidualna prezentacja dała Wam odpowiedź na pytanie, czego można użyć do Prostego, ale porządnego zrobienia materiału wideo. Mam nadzieję, że się komuś to przyda. Trzymajcie się. Powodzenia.